Boga, boli, psalista, wyznanie. Kimże jest człowiek, że o nim pamiętasz? Mi zel hais. W innym miejscu? Kim jest człowiek? Mi hais. Człowiek odczuwa swoją słabość i wielkość. Bóg się o niego troszczy. To jest ogromna jego wielkość. To jest coś niesamowitego. Czemu cię on interesuje? Dlaczego mnie wymyślił? Po co ja mu jestem potrzebny? Co było brakiem świata 100 lat temu? Gdy nas nie było na tej ziemi. Bardzo ważne pytanie. Oczywiście te bardzo ważne pytania do tej pory nie znalazły odpowiedzi. Bo właśnie to, ten pomysł na temat dzisiejszego sympozjum, które ksiądz dyrektor wymyślił, jest niesamowicie ważny. Jak nie znajdziemy w myśleniu o człowieku przestrzeni dla teologii, dla Boga, to nie będziemy znać odpowiedzi na pytanie, po co ja jestem. Nie będziemy znać nigdy. Ten, kto nie znajdzie przestrzeni teologicznej w swoim życiu, dla Boga miejsca nie znajdzie, to nie zrozumie swojego istnienia. Bo po co ja żyję? To słowa mówi czego? Tak orzecze Zaratustra. Mędrzec idzie z góry i mówi, krzyczy, woła, Bóg umarł. I płacze. Bo jak Bóg umarł, to znaczy, po co ja się mam budzić? Nic nie ma sensu, jak Bóg umarł. To jest prawdziwy ateista. A nie lęci wierzący, który przy kościoła nie chce iść. Czyli który chce popić, czy pojeść na tej ziemi i to mu wystarczy. To są w ogóle żadne ateisty, tylko to są zwykłe konformisty, hedoniści. Albo też zwykli, przepraszam za słowo, głupcy. Słowo głupiec w Biblii występuje 400 razy. Wiara występuje 240 razy. Nie ma większego grzechu, większego problemu jak z głupotą. Święty Tomasz Akwinu mówi wprost, nie ma innego grzechu jak głupota. Wszystkie grzechy, które znamy czy nie znamy, byśmy nie musieli żadnego znać. To są niczym innym jak odmianą głupoty. Bo gdyby człowiek wiedział, kim jest, to by nie raz w takie dziadostwo, które mu oferują, obiecują, zjadą oco, prawda? Jan Paweł II powiedział na to pytanie, odpowiedział niezwykle sugestywnie i pięknie. Nie zrozumiemy człowieka bez Chrystusa. Tak, o to chodzi. To jest ta przestrzeń teologiczna. Człowiek, życie. Jak tam nie znajdziesz w tym przestrzeni życiowej miejsca na myślenie o Chrystusie, o Bogu. Przez Chrystusa, Syna Bożego, który był człowiekiem i Bogiem, nie zrozumiałeś tam siebie. To jest dopiero rozumienie człowieka. Inaczej błąkamy. Benedykt XVI mówi, to jest dopiero pytanie. W Spes Salvi, w encyklice, mówi, że życie ludzkie składa się z nadziei. Muszą być nadzieje na następne etapy życia. To już zakłada uświadomienie sobie Boga. Bo Bóg jest naszą nadzieją. Papież Franciszek w Lumen Fidei przyznaje, człowiek zrezygnował z poszukiwania wielkiego światła, by zadowolić się małym światłem. No tak, to prawda. Te małe światełka mu świecą, ogłupiają go, oślepiają go i cieszy się tymi światełkami i dalej błądzi we mgle. Jedną z form ucieczki przed podjęciem refleksji jest na języku świecie postawa obojętności. Nie obchodzi mnie to nic. Świetnie mówi nam tutaj ojciec o pielgrzymowaniu, bo to jest bardzo ważna sprawa. Można różne modele wędrowania ludzkiego wymieniać. Wędrowanie tułacza to jest wędrowanie kogoś, kogo kompletnie nie interesuje, dokąd idziesz. On nie cierpi pytania, tułacz, dokąd idziesz? Muszę jeść, muszę żyć, muszę spać, muszę coś robić, nie? To jest tułacz. Widzicie, po co wyjeżdżasz w kraju? Po co ci jest pieniądze?
zarabiać pieniądze, a tutaj dziecko bez ciebie będzie wychowywane, czy musisz za 20 lat spotkać jako dojrzałego człowieka? I tak dalej, tak dalej. Opowiada, no, pieniądze musi być, no dobra. Audycja o eurosierotach. Dziewczynka z klasy 6 podstawówki mądrzejsza od swoich rodziców. Do tatusia zadzwoniła mamusia, że ma robotę w Niemczech dla niego. Zostawiamy z babcią. Nie rozumiem, czego nam brakowało, gdy byliśmy tutaj w Polsce. I kiepsko. Ale byliśmy wszyscy razem. Kupili mi laptop, kupili mi komórkę, kupili mi różne kontaktowe możliwość kontaktu, ale ich nie ma. Babcia jest kochana, ale babcia to co mi dodaje? Co mi dodaje? Ja nie rozumiem. Kończyła to w audycji, to była radiowa, i pytanie, nie rozumiem, po co dorosłym są potrzebne pieniądze? Ja też nie rozumiem. No po co? A, żeby kupić więcej. No za chwilę o tym ludzie mówią. Franklin, niesamowity człowiek, psychiatra, więzień Auschwitz, który pobyt w obozie zamienił na obserwację więzień i psychoanalizowania jedna, choć pochodził, miał tam, był jego Freud, też był jego wykładowcą, ale on sam wymyślił całkiem nową rzecz. Jest to jeden z najbardziej chrześcijańskich, stąd tak jest bardzo cenzurowany przez różnych mądrych psychologów. Wiktor Frank, Austria, więzień Auschwitz. Obserwuje więzień. Doszedł do zbudowania nowej szkoły psychologicznej, do logoterapii. Mówi, jedyny problem w życiu, jaki człowiek ma, to sens. Znany sens. Jest zachwycony tym, jak Ewangelia nam opowiada, po co to wszystko robimy. Miłość, ofiarowanie siebie drugiemu, bycie we wspólnocie. Daje sens życiu, nic wiedzieć. No czuję się potrzebny, bo mnie chcą jeszcze, bo mnie chcą. Ogromne problemy są osamotnieni. 5-krotny wzrost samobójstw dzieci i młodzieży w Polsce w ciągu ostatnich 5 lat. Rocznie około 100 tysięcy prób samobójczych. Do skutku śmiertelnego dochodzi jedna dwudziesta przypadków. Gdzieś 5 tysięcy. Samobójstw skutecznych. Bo nie widzą sensu. Czego sensu? Bo dostał złą ocenę z chemii? Bo maturę oblał? Bo pieniądze ukradli? Z pieniędzy ukradli to... Wszystko to kpina. Gdzie oni sens widzą? W czym widzi ten sens? Nie mówiąc o protestach samobójczych, gdzie dziecko nie dostało sukienki, którą się patrzyło, albo też jakiś inny wzdłuż. Czego brakowało? Wszystko to dziś wspomniało oprócz jednego sensu. Po co im to wszystko jest potrzebne? Fran widział kiedyś w obozie, obserwował takiego pacjenta, znaczy pacjenta, nie pacjent, tylko więzień, współwięzień, jak idą. Muzułmanina, czyli człowiek, który jest bliski rzucenia się na druty, popełnia samobójstwa. Nie widziałem, że już komunizm. Patrzył, kiedy on się pożegna z tym współbraciem i się rzuci na druty, nie? Bo to już koniec. To był koniec, skończony człowiek. Już nie jak nawet nie chciał. Nie chciał nic. Chciał tylko jedno, umrzeć. I widział za drutów, kolejnych drutów, widział kolumnę kobiet i tam rozpoznał wśród więźniarek swoją żonę. I on to opisuje w tych swoich analizach, opisuje tylko te sytuacje. Chce żyć, bo ma dla kogo. I nie ma mowy. Wszystko robi, żeby przeżyć. Zaczął kupować na lewo kawałki chleba. Tam za papierosy, czy za coś innego, jak miał możliwość, to zyskiwali. Gdzieś tam z błota wygrzebywał resztki jedzenia, żeby przeżyć. Bo widział sens życia. No i teraz mamy coś niesamowitego. Mamy całe zmasowane i z elit intelektualnych pochodzące prądy, które nam eliminują Boga z życia publicznego. No choćby taka rzecz jak wyruczający humanizm tak zwany.
jest określenie Taylora, znanego badacza kultury. Humanizm, który wyklucza Boga. I co nam zostawia? Łupinę, ogryzki z ludzi, którymi się manipuluje, jak się chce. Robi się z nich, zawsze o tym będę mówił, idiotów konsumpcyjnych. To jest określenie fachowe, socjologiczne. To nie jest jakieś obraźliwe słowo. Erich Fromm użył tego terminu po raz pierwszy. Idiota konsumpcyjny. Jego nie będzie dom towarowy. Nakupić, nakupić, nakupić! 235 kg żywności jeden człowiek statystyczny Polak wyrzuca rocznie do śmietnika. 9 milionów ton! Niepotrzebnych artykułów, bo kupił za dużo. A po co kupił? Bo było w promocji. No, naprawdę tak. Albo tylko, albo idiota konsumpcyjny, cechuje go tylko druga taka cecha, to to, że on kompletnie nie wie, po co to kupuje, ale ponieważ tego sąsiad nie ma, to on to kupił. Tamten ma kosę do trawy, a ten sobie kupi maszynkę do trawy, a ten sobie kupi już czołg do trawy. No dobrze. A sobie kupi jeszcze lasera do trawy i będzie super, będzie w porządku. Kapitalnie będzie. Osobowe relacje są zakłócone. No, jest tam w przykładzie dwóch dyscyplin, nowych jakby. Socjologia, która była nauką o ludziach, o ich relacjach społecznych. Dwa modele współczesne socjologii mówią o tym, że zniknął kogo? Absolutnie zniknął człowiek. Jedna to jest koncepcja Ritzera, współczesny amerykański socjolog, mówi, że żyjemy w świecie niczego. Nic. Nic. W świecie nic. Więc żyjemy nigdzie, albo prawie nigdzie, żyjemy w niedomach, przystanią życia, przestają być przystanią spokoju, nie ma tam radości, ani nie ma tam, to są jakieś zwykłe nostrygownie i poczekanie. Żyjemy, uprawiamy nie politykę, politycy to złodzieje, kłamcy, zwodzą. Kto tam myśli o dobru wspólnym, a to jest rzeczywiście, dzisiaj gdzieś artykuł widziałem, trzeba wrócić do klasycznej definicji polityki. Troska o dobro wspólne. Gdzie to jest troska o dobro wspólne? Ile wyrwę, ile okradę tych ludzi, te tłumy wyborców, to tyle moje. To jest polityka? Nie, to jest złodziejstwo. W garniturach, przy głosowaniu, to jest złodziejstwo, nie w polityce. Tak wiedzieli elice. No, uczymy się, uwaga, uczymy się w nieuniwersytetach, nie w uczelniach. Jak się reklamuje się uczelnie ze względu, studentów się podsuwa, tam jest fantastyczny basen, jest fajna drużyna piłkarska. Co proponujecie w ogóle? To jest uczelnia? A co to ma wspólnego z nauką? To jest element, to jest ogryzek, to jest margines raczej, o, margines życia wspólnotowego. Tak go chcesz złapać na takie rzeczy? Nie. I oczywiście zakładamy nie rodziny, bo tak pasuje, bo to pieniędzy więcej. Jest skomasujemy do razem te dwa konta, to będzie więcej pieniędzy. A więc jesteśmy socjologiczni. No i oczywiście, uwaga, druga koncepcja to socjologia nie ludzi. Nie ludzi. Socjologia nie ludzi. Czyli patrzymy na siebie jak na przedmioty. Moi drodzy, jak chcemy zrozumieć, co się dzieje z takim człowiekiem, który przestaje patrzeć na siebie jak na człowieka, a na drugiego człowieka tym bardziej patrzy, nie patrzy jak na człowieka, to proszę wziąć do ręki 21 zeszyt Oświęcimski, numer, czasopismo taki. Tam jest nic innego jak księgowość Auschwitz. Po prostu porażająca lektura. Nie mówię o ofertach inżynierów niemieckich wybitnych. Jeżeli wprowadzimy do pieców klimacyjnych, wprowadzimy widłowe widły na szynach, wtedy usprawnimy te piece pięciokrotnie. I zamiast 500 trupów można będzie ciał, w takim biotrupach.
500 ciał, można będzie do 2000, nawet 2000 dziennie spadać. Z każdego więźnia według ich księgowości założenia było, miało być 1631 Reichsmark. A skąd to? No to, co na grzbiecie mieli więźniowie przyjeżdżający do, ludzie przyjeżdżający do, przywożeni do Auschwitz, ale nie tylko. W 1940 roku wyszła praca doktorska. Praca doktorska na Dolnym Śląsku we Wrocławiu, Wiktor Scholz na autorem, o odzyskiwaniu złota dentystycznego. Momentalnie, w tym samym roku, w 1940, ukazał się rozkaz Himmlera wszystkim złote zęby rejestrować. Złote komando dostawało specjalne takie długie kleszcze. Trupom się w usta wsadzało i one były rozwierane. Czyli jak się nacisnęło, to tam się rozwierały i wyrwano zęby złote. Ciekawe podane, że w ciągu 12 dni w 1942 roku wyrwano łącznie 16 325 zębów. Uzyskiwano miesięcznie do 12 kg złota. Ale ogólnie wszyscy Niemcy według księgowości w ten sposób zdobyli 6000 kg złota. To wszystko szło do Berlina. Bo człowiek jest wartościowy. Ale nie tylko zęby, nie. Włosy, można sprzedać. Auschwitz miał podpisaną umowę z zakładem, do tej pory istnieją. Zakłady pluszu i dywanów. W Kieczu, na Opolszczyźnie są teraz. Do tej pory istnieją. Włosy musiały być przynajmniej długości 2 cm. Ogolony, nawadzony, rozpakować i sprzedawany. Pół marki za kilogram włosów. Po co im włosy ludzkie? Włosy ludzkie nie naciągają wilgocią. Więc jeżeli do przędzy się dołoży włosy ludzkich, to wtedy można robić kapitalne skarpetki dla marynarzy okrętów wojennych i dla żołnierzy obsługujących pociągi pancerne. Takie był cel. Łącznie wyprowadzono z Auschwitz, sprzedano według księgowości 60 000 kilogramów włosów. Tak. No ale nie tylko. A kości? Na początku palono na stosach. Tak została spalona Edyta Stein, kamelitanka, żydówka. Doktor Kościoła. A później, no i te kości, co zostały podnieco palone, to do ręcznego młynka i więzieni to musieli mieć. A później usprawnili, silniki zainstalowali i kości pokremacyjne, nie wszystkie się spaliły, to na proszek i wagonami. No tutaj ja często właśnie kłania zakłady chemiczne Ręciny w Rudnikach koło Częstochowy kupowały z Auschwitz owe zmielone kości ludzkie. Produkowały nawozy, więc były kapitalne jako zasobnik, taki wokół którego się te różne sztuczne, chemiczne związki można było później ładnie wysiewać na polu. Już nie mówię o tym, że gotowali więźniów na rosół, bulion dla bakterii, które hodowano dla eksperymentów medycznych obok Auschwitz był taki zakład. No i czy też profesorowie, dostojnicy nauki, też Tarburga dzisiejszego, z Akademii Medycznej, przyjeżdżali, chodzili pomiędzy więźniami i wybierali klasyczne według nich szkielety, żeby ludzie to byli. Ale nigdy chemicznie, sztucznie nie zrobisz szkieletu człowieka, bo każdy jest inny. I oni wybierali sobie niektóre, preparowano ich. Preparowano ich i tak kupiono w Auschwitz ponad 200 sztucznych. Prawdziwych śledów, ludzkich śledów, ludzi typu. I się zabijało, oczywiście tak, żeby nie zniszczyć kości, wygotowywało się, no i to później posłano
do, nie na uniwersytet wyszedł, a mój sobie płacił za to Auschwitz obozowy. I tego typu pomysły. A to tak dawno było, nie? Może i dawno, ale zauważ. Z dzieci nienarodzonych robi się kosmetyki. Bo płody ludzkie, macica też je kupuje. Zawierają priony, które są fantastyczne dla skóry kobiecej. Piękne panie, jak będziecie patrzeć w lustrze, nie włącza czasem, to lustro nie krzyknie. I to znane firmy kosmetyczne. A parę lat temu afera wielka, Barack Obama, podpisał zgodę na kupowanie przez Pepsi-Cola nereczek dzieci zabitych, abortowanych, bo z tych nerek robiono specjalną nutę smakową, nową. Jakby nie bojkot świeckich ludzi. Nie widziałem żadnego innego poza świeckich młodych ludzi. Internetu. Bojkot tych produktów tej firmy. Musieli się wycofać, ale oni mieli zgodę od prezydenta Ameryki na kupowanie nereczek. Moi drodzy, kim jest człowiek? Przedmiotem, towarem na sprzedaż? Ludzkie serce kosztuje $1 000 000. Na czarnym rynku. Ludzka nerka kosztuje $100 000. Zapytaj w Mołdawii, niektóre wioski nie mają, mają parę osób, które mają dwie nerki. Posprzedawali. Oczywiście im dają do ręki 5000, 10000 dolarów, nie więcej. A to kosztuje około 100 000. Tam docelowo. Bobby, bogata rodzina, chce zachować przy życiu swojego syna. Już nie pytają o to, że miesięcznie na ulicach Rio de Janeiro 238 dzieci ginie. Znajduje się później ich trupy w kubach na śmieci, wyciętymi nerkami, wydubanymi gałkami odcinków, bo były przeszczepy czy serce. Towar. Kimże jest człowiek? Pamiętacie, syn już kończę. Pamiętacie, to dużo jeszcze. Więc moi drodzy, zamach na World Trade Center, 2001 rok. 3000 prawie ludzi ofiar tego zamachu terrorystycznego. Wiecie, jak kończy przemówienie, pierwsze przemówienie orędzie prezydenta Ameryki Bush, wtedy po tym zamachu? Zapraszam na zakupy. To przesłyszycie? To przejęzyczył się? Nie. Jedyna forma odpoczynku dzisiaj, idioty konsumpcyjnego. Kup sobie coś nowego. Będzie ci lżej. Przypomnę, jak umarł nasz Jan Paweł II. Ludzie szukali jakiejkolwiek kapliczki, placu przy kościele. Nie księża. Nawet nie kardynał Macharski. To grupa studentów z gitarą. SMS-ami sobie puścili. Na błoniu. Przyszło 70 000 studentów. Przyjęli gitarze, fałszowali jak smok, bo co ta jedna gitara może dać, w takim tłumie. Śpiewali piosenki, które z papierze dawniej śpiewali. Potrzebujemy wtedy wspólnoty. Zapraszam na zakupy. Wobec tragedii 3000 trupów i kilkadziesiąt tysięcy rodzin, które bezpośrednio byli dotknięci tą tragedią. To znaczy socjologia bez ludzi. Kupmy sobie coś, będzie nam grze. Norwid. On widział pierwszy, co się dzieje z Europą. Cytat z listu jego. Europa jest to stara wariatka i pijaczka, która co kilka lat robi rzezie i mordy i żadnego rezultatu, ani cywilizacyjnego, ni moralnego, nic postawić nie umie, głupia jak but, zarozumiała, pyszna i lekkomyślna. Tak pisał Europę. A dlaczego? Dał bardzo prostą diagnozę. Bo Boga odsuwał. On patrzył na Europę po oświeceniu. Którzy mieli alergię na Boga. Oczywiście twierdzić, że wtedy się człowiek uwolnił, tam mu zamówią, będziesz wolny. A później zostaje człowiek sam. I to w takiej wielkości samochód. Jan Paweł II
użył w Gabole Wertecze tego terminu błąd antropologiczny, czyli złe rozumienie człowieka. To jest jeden z bardzo ważnych kluczy do jego nauki o współczesnym świecie. Błąd antropologiczny. Chciał powiedzieć, że trafił naprawdę bardzo dobrze. No i mówił, że człowiek stał się jak małpa. Co robi? Naśladuje inni. Gadaj tym klerykom, że uważajcie na te głupie komórki, uważajcie na te głupie komputery. To nie jest świat realny. Nie znaczy, że nie miejcie. Tylko uważajcie, używajcie jak instrumentu. A to co może z tym gadać? On swoje wie. A później zaskoczony tym, że on 20 lat temu pisał SMS-owo, a teraz to odczytują. Bo ktoś tam się powiesił. Mówi o konkretnym przypadku. Gimnazjalistki, która korespondowała ze swoim katedrą, a ten myślał, że on sam sobie poradzi z nią. I wytłumaczy wszystko. Bez sensu. Samotność duszy. Tak przestrzegał już święty Augustyn. Samotność duszy jest przerażająca. Dzisiaj jest ona niesamowita. Nie czujemy w ogóle obecności drugiego człowieka. To, co próbujecie robić, to, co jako wierzący, jako chrześcijanie, jako katolicy, jako ludzie, którzy są razem, chcą być razem, to jest jedyny ratunek. To jest poszerzanie przestrzeni w życiu człowieka na Boga. Inaczej zobaczycie, niestety, oby nie było za późno, że dzieci nie wiedzą po co żyć. Albo on się wiesza w szafie, licealista to przed maturą. On się pokłócił z rodzicami i kazali mu włączyć komputer. Powód jasno, nie? Powód niesamowity. Dlaczego? Bo nie widzi samego siebie. Bo nie ma żadnego pojęcia, czym jest jako człowiek. W jakiej wielkości są powołane. Benedykt XVI, nasz największy teolog naszych czasów, powiedział, że jak człowiek zgasi w sobie bunt metafizyczny, nie pyta o Boga, to zostają tylko dwie troski. On to mówił kilka kroków. Troska o dobry sen i o smaczne jedzenie. Po co żyjemy? To nam daje sens życia? Zobaczcie, ile programów kulinarnych jest w telewizji. Ile tych naleśników można smażyć przez w ciągu dnia? Możecie policzyć, sumować, ile jest przepisów kulinarnych w kulinarii tego. Życie to talent. Nie. Życie to Bóg, któremu trzeba tylko miejsce zrobić i wystarczy naprawdę tylko sobie uczciwie zadać pytanie, kim jestem. Dziękuję bardzo.